pandemia COVID-19, właściwie SARS-CoV-2, wpłynęła na wiele obszarów naszego życia, także szczególnie dotknęła mocno zdrowie publiczne, w tym również sprawę antybiotykooporności. Bo COVID nie pomógł, tylko pogrążył nas jeszcze w większych problemach, ponieważ podawaliśmy zbyt często antybiotyki chorym na wirusowe zakażenie, jakim jest SARS-CoV-2. Trochę możemy być usprawiedliwieni, ponieważ nie było czasu na działania. Nie było dostępu, nie zawsze był dostęp do szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej. Nie mieliśmy czasu, mało personelu. Pracowaliśmy w ogromnym stresie i odpowiedzialności. Niestety stało się źle, ponieważ zamiast zacząć opanowywać sprawę oporności na antybiotyki bakterii, pogrążyliśmy się jeszcze bardziej. I to jest rzecz, którą będziemy odrabiać latami, jeśli potrafimy odrobić. Praca była pod nieprawdopodobnym stresem, pod presją chwili, ratowania naraz bardzo wielu pacjentów, na co nie byliśmy ani fizycznie, ani psychicznie przygotowani, bo szpitale nie mogły być przygotowane odpowiednio, więc to się robiło natychmiast, jak zachodziła potrzeba. A więc nie można było i w sensie lokalu, i transportu pacjentów, i łóżek zrobić tego idealnie albo nawet przyzwoicie. W związku z tym działaliśmy no jakby z mniejszym złem. Niemniej jednak konsekwencje mogą być tego dramatyczne. Absolutnie to zależy od bardzo wielu działań w szpitalu i szpitalnej polityki antybiotykowej, która powinna być wdrożona w każdym szpitalu, a nie jest. Również od wsparcia dyrekcji, od świadomości lekarzy, którzy przypisują antybiotyki. I to niestety wszystko nie funkcjonowało, dlatego że po pierwsze mamy bardzo mało specjalistów, nawet bez sytuacji pandemicznej, którzy zajmują się racjonalną antybiotykoterapią, są w tym kierunku wykształceni, bo mamy niezwykle mało specjalistów w Polsce, bo to nie jest atrakcyjny zawód, więc nie mamy też takich zespołów, które współpracują razem. Na taki wzór amerykański, że w takim zespole leczenia ciężkich zakażeń, bo nie mówię o wszystkich zakażeniach, lekarz sobie świetnie daje radę z takim no, pospolitym czy nieciężkim zakażeniem. Chodzi tu o ciężkie zakażenia, a także zakażenia wywołane przez bakterie wieloantybiotykooporne, gdzie wybór leku jest niesłychanie trudny i musi uwzględniać bardzo wiele parametrów, i mikrobiologię, i klinikę, i farmakologię. I są takie kraje, gdzie w takim teamie, w takim zespole leczenia tych trudnych przypadków znajduje się mikrobiolog, lekarz klinicysta i farmaceuta kliniczny. I oni wszyscy współpracują, żeby uzyskać maksymalnie dobry efekt terapeutyczny i żeby koszty tego leczenia były jak najmniejsze. Na czym polegają te koszty? Że nie szkodzimy pacjentowi, czyli minimalizujemy działania niepożądane, nie szkodzimy naszemu mikrobiomowi. Czyli nie niszczymy naszej przyjaznej flory bakteryjnej, nie dajemy im szansy stania się opornymi, a przede wszystkim pamiętajmy, że bakterie się dzielą wiedzą, że jeśli jedna ma determinanty oporności, potrafi uniknąć działania antybiotyku, to chętnie się dzieli z kuzynem, siostrą, bratem, są bardzo, bardzo szlachetne. Usłyszałam na jednym z konferencji, w jednym z artykułów, żeby lekarz miał świadomość, że przepisując receptę na antybiotyk, który niekoniecznie jest zasadny, może doprowadzić do czyjejś śmierci.